teraz chodzi zdjęcie. Na pierwszym ekstremalnym półmaratonie o puchar nadleśniczego generalnych nadleśnictwa generalnych lasów państwowych. Dyrektora generalnego lasów państwowych. Tak jest. Także wielki, wielki brawa. Cieszymy się i dziękujemy kapeli, że też ten akcent kulturalny tutaj był. Drodzy Państwo, dzisiaj też w gminie Istebna otwieramy punkt informacyjny programu Czyste Powietrze. Z tego względu też gościmy tutaj między nami oczywiście panią wójt Lucję Michałek, która jest komandorem biegu, także wielki brawa dla niej. Ale gościmy także pana Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej. Witamy także prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pana Tomasza Bednarka i jego zastępcę, pana Adama Lewandowskiego. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj uroczyście podpisywać właśnie porozumienie na punkt konsultacyjny na to, żeby można było tutaj w gminie Istebnej dowiedzieć się na temat programu Czyste Powietrze. A że gościmy takich znamienitych, właśnie znamienitych gości, znamienite osoby, to także będą dzisiaj Państwa dekorować. Tych, którzy już od godziny 10 jesteście tu w Amfiteatrze w Istebnej pod Skocznią, z czego bardzo się cieszymy. 200 osób przyjechało dzisiaj do Istebnej. Były między innymi osoby z Poznania, z Krakowa, ale także witamy wszystkich Hanesów ze Śląska, którzy tu licznie przyjechali. Witamy także mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, ogromną rzeszę reprezentującą ten nasz piękny region. Witamy także naszych braci z zagranicy, ze Słowacji, bo też mieliśmy biegaczy. No i witamy też naszych rodaków, bo 9 osób z gminy Istebna też przeleciało dziś o Podupnym, po Młodej Górze. Także bardzo się cieszymy. Drodzy Państwo, a sprawcą całego tego pozytywnego zamieszania, tego wszystkiego, co tu się dzisiaj działo, oprócz gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła, które jest partnerem wydarzenia, głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne Euro Beskidy z prezesem panem Stanisławem Handerkiem na czele. Także bardzo serdecznie dziękujemy, tak. I witamy oczywiście pana nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła, pana Andrzeja Kudełkę i nadleśniczego Nadleśnictwa Ustroń, pana Sławomira Koguta. Także bardzo się cieszymy. Jest z nami też pan Krzysztof Michalski, który na co dzień jest prezesem jednego z fundatorów nagród firmy Aqua S.A., a dziś leciał z wami na Dubne. Także nie wiem, jak mu tam dziś było, ale przyleciał, najważniejsze, że bieg ukończył. Także bardzo się cieszymy.
Drodzy Państwo, także jeszcze raz w imieniu organizatorów gratulujemy. Pogoda, jaką mówiliśmy na początku, dopisała. Wczoraj wiaterek Beskidzki rozniósł wszystkie te parne chmury burzowe. Mieliście suchutko, dzisiaj rozwiał właśnie, idą świeże powietrze, także biegło się dobrze. Zaliczyliście Olzym, Kiczorem, Kanejaki, Gronie i wszyscy jesteście uśmiechnięci. Wielki brawa dla Was! A o zabranie głosu poproszę pana ministra, pana Stanisława Szweda. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w naszym tutaj imieniu już przywitanych wszystkich bardzo serdecznie Państwa pozdrowimy. Bardzo się cieszymy, że Państwo wzięliście udział w półmaratonie ekstremalnym, który był organizowany przez Stowarzyszenie Euro Beskidy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi Stanisławowi Hajderkowi i Stowarzyszeniu za organizowanie różnych imprez integracyjnych. Tym jest półmaraton, ale to są zawody pływackie, szachowe, to są te spartakiady od juniora do seniora. Bardzo dużo inicjatyw i cieszę się bardzo, że wspólnie razem możemy to organizować. Bardzo dziękuję pani wójt Lucy Michałę, która również dziennie wspiera tutaj w gminie te działania od dzisiaj, czy tej biegu, ale nie tylko. Panu prezesowi Tadeuszowi Bednarkowi, który wspiera programy dotyczące czystego powietrza, także również inne inicjatywy. Cieszę się bardzo, że pan prezes osobiście wziął udział. Dostarcza nam wodę w naszym terenie, chyba do istotnej nie chyba. Trochę za daleko, ale nigdy nie wiadomo, co będzie jeszcze. Gratulujemy serdecznie, ale był też sponsorem i nie tylko, bo zawsze dokłada się do takich działań, które promują aktywny sposób spędzania życia. Wszystkim serdecznie gratuluję za udział zwycięzcom. Zaraz będziemy razem wręczyć puchary, nagrody życzone. Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Więc do zobaczenia przy innych organizowanych przez Stowarzyszenie Prezes. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, wybawią się ekstremalny półmaraton górski o puchar dyrektora generalnego Lasów Państwowych po raz pierwszy w Istebnej. Dlatego też o zabranie głosu poproszę pana nadleśniczego naszego nadleśnictwa Wisła, do którego lasy też należą, i panią wójt gminy Istebna jako współorganizatorów wydarzenia. Szanowni Państwo, najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia jest taka, że wszyscy są na mecie, cali, zdrowi i bezpieczni. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie pragnę Wam podziękować za tą dzisiejszą imprezę. W sposób szczególny dziękuję wszystkim gościom, którzy przyjechali do gminy Istebna i chętnie tutaj zaprosimy Was i latem, i również zimą, bo jest naprawdę uroczo. Podobało Wam się? Także czujcie się wszyscy zaproszeni, będziemy Was tutaj chętnie gościć. Bardzo dziękuję też moim krajanom z gminy Istebna. Pięknie Was było widzieć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym zacnym gościom, panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi, przedstawicielom prezesom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panu Tomaszowi Bednarkowi, dziękuję panu Adamowi Lewandowskiemu, dziękuję moim współpracownikom, oczywiście prezesowi Stanisławowi Handerkowi, prowadzącej cudownej Anecie Legierskiej. I muszę powiedzieć jeszcze, że naszemu bardzo dobremu partnerowi, którym są Lasy Państwowe, także drogi nadleśniczy, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu, dziękuję pani wójt za takie docenienie naszej współpracy. W imieniu pana dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana Józefa Kubicy, dziękuję Państwu za udział. Myślę, tak jak powiedzieliśmy tutaj na początku, że nie jest to pierwsza i ostatnia tego typu impreza na terenie gminy Istebna i tak jak Państwo widzicie, Lasy Państwowe nie tylko chronią przyrodę, pozyskują drewno, bez którego nie można żyć, ale również służą społeczeństwu, organizują różnego typu imprezy rekreacyjne, turystyczne, ponieważ no, my tylko zarządzamy tymi lasami, trzeba mieć tą świadomość, natomiast
Lasy Państwowe są lasami Skarbu Państwa i są dobrem wszystkich. Myślę, że te rzeczy wszystkie możemy pogodzić. Czyli ochronę przyrody, produkcję drewna i również coś dla nas, dla społeczeństwa, turystykę, rekreację. Bardzo dziękuję i myślę, że do zobaczenia za rok. Drodzy Państwo, będziemy powolutku przechodzić do nagradzania. Ja tylko jeszcze korzystając z okazji swoje 3 grosze, także partnerem jest gmina Istebna, ale organizatorem jakby tutaj bezpośrednim jest Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, pracownicy i pani dyrektor Lucja Dusek. Też wielkie podziękowania dla nich, bo się natrudzili, żebyście to tu wszystko mieli dobre. Drodzy Państwo, startowaliście w 5 kategoriach wiekowych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, od 18 do 29 lat w kategorii K1 i M1, od 30 do 39 w kategorii K2, M2, 40 do 49 K3, M3 i 50 do 59. Tutaj mieliśmy tylko przedstawicieli grupy męskiej, panie w tym wieku nie wystartowały w tej grupie. I kategoria K5, kobiety i mężczyźni powyżej 60 roku życia. Także było 200 uczestników, 9 nie ukończyło, ale są z nami, doszli, także wszystko jest w porządku ze zdrowiem. I chcielibyśmy rozpocząć dekorację od tej grupy najmłodszej wśród pań. I tutaj trzecie miejsce zdobywa pani Joanna Frukacz. Zapraszamy do nas. Miejsce drugie w tej kategorii pani Marta Wieczorek. I zwyciężczyni kategorii K1 pani Urszula Kafarska. Prosimy, żeby zostać do wspólnego zdjęcia. Nagrody od pana ministra i od pani wójt i od nadleśnictwa te piękne prezenty. Jeszcze prosimy, ja się tu będę upierać, 2 kroki do przodu, drogie panie, bo do zdjęć ładniej nam to będzie. Wielkie brawa, nasze zwycięzczynie w kategorii dziewczyn od 18 do 29 lat. I zapraszamy kolejne panie w kategorii 30 do 39 lat. W tej kategorii w miejsce trzecie zdobyła pani Agata Dobromilska. Miejsce drugie pani Edyta Szczęsna. I miejsce pierwsze pani Dorota Redzik. Miejsce trzecie pani Agata Dobromilska, miejsce drugie pani Edyta Szczęsna i miejsce pierwsze pani Dorota Redzik. Jeszcze proszę zostać, proszę zostać jeszcze. Gratulujemy serdecznie. To były naprawdę wyczyny. W okolicach 2 godzin przebiec półmaraton. To trzeba mieć silne nogi, ale też mocną głowę, psychikę, żeby biec właśnie w słońcu i pod górę. Dyplomiki do przodu, okej, okay, dobra. Uwaga. Wielkie brawa dla pań. Gratulujemy, ślicznie dziękujemy.
My przypominamy, że wśród osób, które zostały z nami, ale muszą być obecne na miejscu, będziemy jeszcze przyznawać nagrody ufundowane przez gminę i Stebna. Jest to 10 bonów finansowych, dlatego zostańcie Państwo jeszcze z nami. I kategoria kobiet od 40 do 49, K3, miejsce trzecie w tej kategorii zdobywa pani Patrycja Bieszczak. Zapraszamy panią Patrycję, chociaż wygląda pani na 18 lat, jakby pani kategorię pomyliła. Miejsce drugie w tej kategorii pani Renata Szwed. I miejsce pierwsze pani Anna Skalska. Niech się ustawią. Niech się ustawią. Super, wszystkie mocne panie. I miejsce pierwsze pani Ania Skalska z córeczką. Pani Patrycja Bieszczak, pani Renata Szwed i pani Ania Skalska. Wielkie brawo. Pięknie, mama zdobywa puary dla córki, będzie co położyć na szafce. Wielki brawa! Nasze ekstremalne 40. Drodzy Państwo, kolejna kategoria, już wspominaliśmy, 50-59. Nie zapisały się żadne panie i przystępujemy do dekoracji kategorii K5, kobiety powyżej 60 roku życia. Drogie panie, muszę to powiedzieć, przepraszam. Miejsce trzecie w tej kategorii pani Ewa Różewicz. Miejsce drugie w tej kategorii pani Kazimiera Hubka. I miejsce pierwsze zwycięzczyni pani Renata Jakubowska. Biegaczki, co znaczy jak się bawię chce gonić po groniach i moje jeszcze siły mi chęci. Także może zdobyć nawet młodą góry. To bardzo dobrze udowadnia, że bieg to jest tylko kwestia metryki, a to jak się czujemy, to jest właśnie to, co świadczy o nas. Także można, da się, dupne kiczory, Młodogóra, dzisiaj Stebna, jutro będą ważyć. No i wielkie gratulacje. Pani Ewa Różewicz, pani Kazimiera Hubka i pani Renata Jakubowska. Tegoroczne finalistki ekstremalnego półmaratonu zorganizowanego w Stebnie. Wielki, wielki brawa. I teraz uśmiechamy się. Oto one. Brawo kobietki, brawo! Te, które 20 km robią w 2 godziny. Pod górę, bo normalnie to by było dużo prędzej. Wielki, wielki brawa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, żeby nie odjeżdżać, bo jeszcze będziemy losować upominki od gminy i Stebna. No i co? Przyszła kolejna panów. Drodzy panowie, czy jesteście gotowi? Are you ready? Drodzy państwo, dekoracja panów w kategorii od 19 do 29 lat. Miejsce trzecie w tej kategorii zdobywa pan Adam Wójcik. Miejsce drugie pan Łukasz Początko. I miejsce pierwsze pan Dominik Klimek. Pan Dominik w ogóle był na mecie trzeci, także on miał czas jakaś godzina 35. Czwarty był Dominik, także chwilka przybiegł szybciutko, a w swojej kategorii wiekowej zwyciężył. Miejsce trzecie pan Adam Wójcik, nagrodę odbiera kolega,
Miejsce drugie pan Łukasz Początko i miejsce pierwsze pan Dominik Klimek. Wielkie, wielkie brawa. Nagrody wręczają wójt gminy Istebna pani Łucja Michałek, pan minister Stanisław Szwed, tak, Highlandery, mamy flagę klubową. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Wszystkiego dobrego i już za tydzień zapraszamy wszystkich na bieg na Tyniok. To jest taka górka, która zlokalizowana jest w Koniakowie. Robimy to jubileuszowo po raz 10. Można się przyjść i zapisać za tydzień w niedzielę. Trasa cały czas do góry, około 6 km. Także dla państwa to w ogóle rozgrzewka. Zapraszamy za tydzień. Mężczyźni w kategorii wiekowej 30 do 39 lat. Miejsce trzecie pan Przemek Krupa. Miejsce pierwsze pan Piotr Andrzejewski. Miejsce drugie, drugie. Pan Piotr Andrzejewski, pamiętam, z Wisły przyleciał jako trzeci na metę dzisiaj. Także godzina 35. Był dzisiaj jako trzeci kolega, tu nasz sąsiad z Wisły. I miejsce pierwsze pan Wojciech Probst. Pamiętam, z Każlacha, pierwszy był dzisiaj na mecie. Godzina 33 chyba. Godzina 33, 20 km pod górę. Pan Wojtek dziś o pierwszy doleciał na metę. W ogóle przyszedł se, nic nie zmęczony. Także kategoria wiekowa 30 do 39. Przemysław Krupa, Piotr Andrzejewski i zwycięzca Wojciech Probst. Serdecznie gratulujemy. Śląsk Cieszyński, Beskidy, reprezentacja. Jak się patrzy? Drodzy państwo, jeszcze zapraszamy tu panów do podpisu. Zapraszamy, miejsce trzecie w kategorii M3, pan Wojciech Baran. Miejsce drugie, pan Adam Jagieła. I zwycięzca tej kategorii wiekowej, pan Mariusz Miśkiewicz. Ekstremalny półmaraton o puchar dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Panowie odbierają nagrody. Dzisiaj po Lasach Państwowych biegali ponad 20 km w nogach. I stokówkami, i szutrym, i lasem, i po runie, i po wodzie, i po olzie, i na kiczorach, kanyco. Wszystko pokonane, zrobione z uśmiechem na twarzy. Także wielki, wielki brawa. Wojciech Baran, Adam Jagieła i Mariusz Miśkiewicz. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnieni. Jutro też panowie gdzieś biegniecie? Czy jutro trening? Reset. Kategoria mężczyzn 50 do 59 lat. Miejsce trzecie pan Damian Wieczorek. Miejsce drugi reprezentant Jaworzynki, Kazimierz Legierski. I miejsce pierwsze pan Tadeusz Klimek. Zapraszamy do nas panów. Zmęczenia nie widać. Jura Krakowsko-Częstochowsko, Trójwieś Beskidzko i jeszcze pan Tadeusz Klimek. Nie wiem, skąd jest pan Tadeusz? Aha, to tu jest Jura. To w takim razie pan Damian? Skąd? Katowice. Czyli mamy Oberschleizen, Górny Śląsk, Jurę Krakowsko-Częstochowską i Trójwieś Beskidzką, praktycznie wszystkie cztery subregiony województwa śląskiego. Wielki, wielki brawa. Damian Wieczorek, Kazimierz Legierski, Tadeusz Klimek.
Drodzy panowie, i teraz kategoria mężczyzn powyżej 60 roku życia. Miejsce trzecie w tej kategorii zdobywa pan Kazimierz Sosna. Jakże leśne nazwisko. Sosny u nas też rosną, panie Kazimierzu, ale sosny też gonią, jako widać, na mocnych nogach. Także gratulujemy. Miejsce drugie, pan Marian Szweda. I zwycięzca tej kategorii, kolejny chłop z lasa, pan Damian Szpak. Taki leśne nazwisko. Pan Damian Szpak, zwycięzca tej kategorii wiekowej powyżej 60 roku życia, z tych tychów, z tych tych, generalnie tychy. Prosimy kroczek do przodu wszystkich zrobić, tak, żeby ładnie było na zdjęciu was widać. Kazimierz Sosna, Marian Szweda i Damian Szpak, tegoroczni zwycięzcy kategorii powyżej 60 roku życia. W ekstremalnym półmaratonie brali także udział przedstawiciele służb leśnych, lasów państwowych. Zgłosiło się 12 osób, 10 panów i 2 panie, które sobie tym samym zapewniły podium. I właśnie od nich rozpoczniemy nagradzanie. Miejsce drugie w kategorii Open wśród pań ze służb leśnych zdobywa pani Faustyna Pasterka. Faustyna Pasterka jest z nami. To jest w ogóle reprezentantka Trójsi Beskidzkiej, z tego co pamiętam. Chyba już pojechała grabić siano, bo dziś o pogoda. Przekażemy oczywiście nagrody. I miejsce pierwsze w tej kategorii też reprezentantka Trójsi Beskidzkiej, na co dzień pracująca w lasach państwowych, Ola Mały-Jurek. Czy jest z nami Ola? Chyba razem grabią siano. Też przekażemy nagrodę. Drodzy państwo, i jeszcze wyniki w kategorii służb leśnych mężczyzn. Tutaj mamy chwileczkę jeszcze na podsumowanie, bo się wkradł mały błąd, ale zapraszamy już tutaj pana Roberta Sochę, który zdobył drugie miejsce w kategorii służb leśnych. I zapraszamy do nas zwycięzcę kategorii służb leśnych w kategorii Open mężczyzn, pana Radosława Bonieca. Albo Boniec, jeśli się nie odmieni. To jest miejsce drugie. I pan Radosław Boniec, miejsce pierwsze. To są pracownicy lasów państwowych. Oni właśnie biegają po lesie codziennie. I miejsce trzecie w tej kategorii, pan Robert Miczko. Mamy Żary, mamy Szczebrzeszyn, a na miejscu trzecim nadleśnictwo Ustroń.
Jest z nami pan Robert Miczko, jest z Ustronia. Chyba się nie spodziewał, ale zadowolony. Serdecznie gratulujemy. Wielki brawa, pracownicy Lasów Państwowych, którzy biegają po lesie. Wielki, wielki brawa jeszcze raz. Drodzy Państwo, tak jak było wspominane na samym początku, mamy jeszcze nagrody finansowe. 10 bonów w kwocie 200 zł każdy, ufundowane przez wójt gminy Istewna, panią Lucję Michałek, które będziemy chcieli przekazać uczestnikom, ale prosimy tutaj o walkę fair play. Chcemy rozdać te nagrody tylko tym, którzy są z nami. Także losujemy numerki i tylko ze swoimi podchodźcie, nie podchodźcie z numerami znajomych, których nie ma. Także bardzo prosimy o zabawę fair play. Poprosimy tu jakąś... Proszę Państwa, za wspaniałą współorganizację i tutaj, że na tej ziemi nas chciała przyjąć pani wójt, chciałem mi tutaj taką skromną pamiątkę, pucharek z tego biegu zostawić pani wójt, jeżeli pani może, serdecznie dziękuję. Proszę przyjąć tą skromną pamiątkę tutaj. Wielkie, wielkie brawa. Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego Euro Beskidy, pan Stanisław Handerek wręcza symboliczny upominek dla pani wójt. Proszę Państwa, gdyby nie było lasów, gdyby nie było nadleśnictwa, nie będę dalej wymieniał, gdyby nie było nadleśniczego Andrzeja Kudełka, no nie byłoby tego biegu. Panie Andrzeju. Wielkie, wielkie brawa nadleśniczy nadleśnictwa Wisła, do którego lasy istewniańskie też należą od Baraniej Góry właśnie aż tam po Bystrę w stronę Republiki Czeskiej i pod Siwoniowski w stronę Słowacji. Dzięki temu mamy właśnie piękne lasy. Mamy tutaj też Zuzię, która będzie teraz wybierać numery. Drodzy Państwo, żeby się trochę wymiksować od hazardu, musimy Wam zadać pytanie przed odebraniem nagrody. Także ja Wam tu będę zadawać bardzo łatwe pytania, na które wszyscy odpowiemy. Będziemy odczytywać. Drodzy Państwo, numer 99. Czy pani Katarzyna Gardulska-Botor jest z nami? Numer 195, pan Eugeniusz Słobodzian. Pan Mariusz Ryniak, 181. Pytanie zadajemy. W jakiej miejscowości się pani znajduje? Pięknie w Istewnie. I numer 30, pani Justyna Hajda. Pan Kozik Tomasz z numerem 11. Tutaj pan Ilona chyba liczy, bo ja mam... Numer 94. Pani Alicja Janicka, numer 175, pan Marcin Witlik. Zapraszamy, tak jest. Tutaj widzimy. Pan Tomek Curyło, 79 i pan Grzegorz Kozieł, 95. A nie mówiłem? Nie mówię, co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Magdalena Gaca, numer 77. Czy jest z nami pani Magda Gaca?
Jeszcze pana Radosława Bońca prosimy tu do nas do podpisu, do uzupełnienia. Pan Tomasz Wieczorek jest z nami, numer 213. Pani wójt chce mu dać nagrodę. Pan Kuba Monsior z numerem 16. Numer 62, pani Gosia Czapkiewicz. Numer 42, pan Grzegorz Karwacki. No to się trzeba będzie dziewczynki na lody zaprosić, skoro tak dobrze losują. Jeszcze dwa losy. Dziewczynki, jeszcze dwa losy. To wylosujcie tam ciocie, wujka, mamę, tatę. Gosia, dwa losy. Tatę. Zostań dwa losy jeszcze. Zaraz mówimy. Pan Adam Daniel, 110. Daniel. I numer 54, pani Kasia Gawlik-Rybińska. Nie ma. Pani Kasia jest, pana Daniela nie ma. Jeszcze jeden los. Pani Justyna Banaś z numerem 49. Zapraszamy jeszcze panią Justynę. Będzie na izotoniki. Dziękujemy. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Zapraszamy Was do tego, żebyście zostali w gminie Istebna jeszcze na weekend. Jeszcze pana Radosława Bońca raz prosimy o podpisanie. To tu proszę przejść sobie. Pan Stanisław Harderek, organizator. Słuchajcie, w październiku Was już zapraszam na Skrzyczne, biegniemy. A słuchajcie, jeszcze jedna informacja. Dziewczyny mówią, że jeszcze degustacja wina trwa z Srebrnej Góry, więc zapraszam do biura zawodów na degustację wina jeszcze. I dziękuję wszystkim, do zobaczenia za rok. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy organizacji. Myślę, że się podobało. Koszulka, wyżywienie, mega.